Już 22 lutego dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Lubaniu, Małgorzata Grzesiak, będzie organizatorem warsztatów skierowanych do logopedów szkolnych dotyczących technik pracy z dziećmi afatycznymi. Chciałabym zarekomendować kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla Logopedów Szkolnych 22 lutego o godzinie 9 w tutejszej poradni, podczas którego to spotkania z udziałem pani doktor Mariki Litwin podejmiemy temat pracy z dzieckiem afatycznym. Myślę, że będzie to kolejna forma pomocy nauczycielom, logopedom, którzy podjęli się pracy terapeutycznej na terenie szkół i placówek. I którzy realizują zapisy w opiniach i orzeczeniach wydanych przez, orze przez zespół orzekający poradni. Myślę, że ta forma wsparcia, która dotychczas cieszyła się wielką popularnością wśród nauczycieli, będzie dodatkowym wsparciem dla tej ko konkretnej grupy specjalistów. Afazja dziecięca to zaburzenie mowy objawiające się tym, że dziecko nie robi postępów w komunikacji językowej, zarówno w aspekcie ekspresyjnym, jak i percepcyjnym.